Witam Państwa serdecznie. Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj aluminiowy syfon do bitej śmietany z firmy Kinghoff. Jest to model KH3120. Pod takim numerem można znaleźć go u nas na stronie. Tak wygląda opakowanie tego syfonu. Tutaj mamy, co znajduje się w środku. Nie, tutaj jest instrukcja nabijania syfonu nabojem. Tutaj mamy oczywiście to, co znajduje się w środku, czyli trzy końcówki, szczoteczka, no i oczywiście syfon. Teraz pokażemy, co jest w opakowaniu. I tak, na pierwszy rzut oka jest instrukcja. To się chwali, że jest polska instrukcja, bo w większości, że tak powiem, takich rzeczy do domu i wnętrza, jeśli jest zagraniczna firma, niestety nie ma instrukcji dołączonej. Zazwyczaj trzeba sobie ściągać ją ze strony producenta. Tu odłożymy syfon jeszcze na chwilę. Pokażemy najpierw końcóweczki. I tak, mamy szczoteczkę do czyszczenia końcówek. Mamy łapkę, wkrętak taki do nabojów do syfonu. Naboje N2O oczywiście. Tu mamy jedną taką końcóweczkę. Będziemy je tu odkładać wszystko, żeby Państwo widzieli. Następna końcóweczka jest coś takiego. Podamy tu. I ostatnia końcóweczka to jest coś takiego. Teraz pokażemy to, co najważniejsze, czyli syfon. Jest zapakowany w folię, folię zdejmiemy. Syfon jest aluminiowy, tutaj jak widać jest logo Kinghoff. Wygląda to mniej więcej tak, tutaj się odkręca. Tutaj oczywiście jak mamy nabój, wkładamy nabój do tego i tutaj po prostu dokręcamy. Usłyszymy takie ps i wtedy już wiemy, że nabój jest załadowany. Tutaj nakręcamy końcówkę. Trząchamy z 10 razy tak syfonem lub ewentualnie tak. I możemy, że tak powiem, wydusić bitą śmietanę z syfonu. Teraz pokażę, jak on wygląda w środku. Oczywiście wieczko to jest tworzywo sztuczne, to wszystko są tworzywa sztuczne, jedynie to jest metalowe. Tak wygląda sam syfon. Odłożymy go na bok. No i tu mamy uszczelkę, którą się wyjmuje oczywiście do mycia. Trzeba pamiętać, żeby ją założyć. Sam korzystam z takiego syfonu do bitej śmietany w domu. I raz mi się zdarzyło, że niestety zapomniałem włożyć tej uszczelki. Jak nabiłem nabój, to po prostu cały nabój poszedł w powietrze, nie do bitej śmietany. Dziękuję Państwu za uwagę, za obejrzenie wideo pokazu. Zapraszam do obejrzenia następnego, oczywiście do zakupów na naszej stronie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.